tutaj lipa. Najpierw jednego, a potem dwa. Wow! Teraz dwa. O! Stary, wiesz czego dawno nie było na kanale? No wiem. Tak, czego? Montażyku. Czyli to jest czas na co? Na montażyk. Na montażyk. O tak. Business changed and act like I ain't noticed. Get in money, nigga, that my main focus. Dzień dobry YouTube, co tam u was słychać? Dawno tego nie mówiłem. Właśnie jestem na wyjeździe z moimi dziadkami na Malcie. I w tym momencie chciałbym pokazać wam, jak wyglądała cała podróż. Naprawdę polecam wam, żebyście oglądali do końca. Ponieważ dowiecie się też między innymi, jak straciłem mój telefon, mojego iPhone'a 8. Pamiętajcie o tym, że na moim Instastory na Instagramie jest kontynuacja vloga. Tu jest mój Instagram, a także jest podany w opisie. Okej, za chwilę mam samolot, więc muszę się spieszyć, a wy oglądajcie do końca, ponieważ myślę, że naprawdę warto. Tak, palma. Pachnie jak palma. I to jest palma. I dlatego naszą wspaniałą podróż zaczynamy od Valetty. Jestem właśnie w stolicy, na Malcie. Okej, ja teraz idę szukać moich dziadków, ponieważ jestem z dziadkami. Zobaczcie, taki ładny posąg Jezusa. I patrzcie, jaka wielka fontanna, ja! Co za wielka fontanna, spacerujemy do fontanny. Przedwczoraj miałem bardzo nieprzyjemną sytuację, ponieważ pan z firmy, która organizowała takie różne wyprawy, ja sobie osobiście wynająłem skuter wodny, to zgubił mój telefon, a miał go przetrzymać po to, żeby się nie zamoczył. Więc mam nadzieję, że oddadzą mi chociaż jakieś odszkodowanie. Byłoby ok. A patrzcie, jaka ładna fontanna obok mnie, pięknie. Oj, jak gorąco. Ale nie będę narzekał, że gorąco, przecież po co tutaj przyjechaliśmy. Za chwilę musimy opuszczać nasz pokój i pomyślałem, że chociaż pokażę wam, jak on wygląda. Pokój był naprawdę bardzo, bardzo tani, wyglądał zwyczajnie, za chwilę wam pokażę, ale to, co mi się w nim podoba, to zdecydowanie taras. Jaki ten taras jest wielki, urosły niesamowite. Tutaj bardzo ładny wieżowiec. Jesteśmy w mieście San Julian, tam jest kościół, ręczniki się suszą. A jeśli chodzi o nasz pokój, to wyglądał zwyczajnie, tak jak mówiłem wcześniej. Pani chce sprzątać? Dobra, idziemy. Musimy już iść. Jak widzicie, tam jest basen, a tutaj przepiękny widoczek. Po prostu pięknie. Ale świeci nam je słońce. A tam jest basen. Dobra, zawijamy się stąd. Pyk. Idziemy na dół. W nocy pięknie jest podświetlone u góry. Ale miejsce, do którego zdecydowanie każdy musi po prostu pojechać, popłynąć, będąc na Malcie, jest wyspa Kamino i Blue Lagoon. Woda na Blue Lagoon, jaki ona miała kolor, gdyby nie ten mój zgubiony telefon. To jest naprawdę piękne miejsce, po prostu ojeny. Zobaczcie tylko na te łódki, jak to pięknie wygląda, jacie. Moim zdaniem jest naprawdę ślicznie, tam jest kasta kafi i później pójdziemy, ponieważ uwielbiam herbatę i kawę z kasty i wszystko z kasty. San Julian to miejsce, które myślę, że zdecydowanie warto odwiedzić, będąc na Malcie. Jest bardzo blisko Valetty. Te panowie na mnie patrzą, bo nagrywam film. Normalnie nie wierzę, że ludzie w XXI wieku mają kamery. Jacie. Lekko mi się kojarzy z Wenecją, bo woda ma w zasadzie podobny kolor. Tutaj jest o wiele czystsza, bo w Wenecji to trudno w ogóle chyba nazwać wodą, po prostu szambo. Chyba nie mogło zabraknąć, co? W ogóle wiele osób jeździ na kolejnogach elektrycznych, jak ten starszy pan. Jak ładnie widać ten budynek, co? Jednak jak tu jest ładnie. Patrzcie, ile tutaj jest miłości. Albo rozwodów. I wleciała jeszcze mafineczka na zagryzkę, haha. Teraz musimy wrócić do hotelu po nasze bagaże, ponieważ tam je zostawiliśmy. I niedługo będziemy mieli autobus. O, tego typu autobus. Jak ten. Na Malcie byliśmy od wtorku do soboty i jest, no ale potwornie szybko wszystko minęło. 30 stopni jak nic. No uwielbiam to miejsce, naprawdę jest przepięknie. Swoją drogą, policja ma bardzo ładne radiowozy tutaj, naprawdę. Szkoda, że mojego telefonu nie znaleźli. Ale w sumie w oceanie trudno znaleźć telefon. Dobra, idę na autobus, bo za chwilę jedziemy na airport. Tam w tle gdzieś widać samoloty, nie wiem, czy je widzicie w zasadzie. Zobaczyłem Lamborghini Urus, jeny, jaki piękny kolor. Naprawdę pięknie wygląda, zobaczcie. No, śliczne jest, co? O jeny. Pierwszy raz w życiu widzę Lamborghini Urus. Piękne, nie wiem, jak się mówi, Urus. A teraz udajemy się na lotnisko, obok pięknych palm. Cześć Lamborghini, we're going on a trip. Kaktus.